Od soboty 27 lutego w życie wejdą kolejne obostrzenia. O tym, jakie czekają nas ograniczenia, opowiemy w materiale. Wraz z początkiem lutego rząd zdecydował o częściowym poluzowaniu obostrzeń. Zniesiono godzinę dla seniorów, otworzono galerie handlowe oraz galerie sztuki i muzea. Niecałe dwa tygodnie później, od 12 lutego, otwarte zostały także hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, stoki narciarskie, baseny i boiska na świeżym powietrzu. Podczas zorganizowanej 24 lutego konferencji rząd poinformował jednak o pewnych zmianach. Chodzi m.in. o zakaz używania szalików, kominów, chust, bandan, a także przyłbic. Zmiany Zmiany dotyczą także osób przyjeżdżających z Czech lub Słowacji, które będzie czekała kwarantanna. Wyjątek stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami lub posiadające negatywny wynik testu. Największe zmiany dotkną mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie notuje się największy wzrost zakażeń. To właśnie w tym rejonie powrócą obostrzenia sprzed 1 lutego, czyli m.in. nauczanie zdalne w klasach 1-3, zamknięcie hoteli, galerii handlowych, kin, teatrów, muzeów, a także basenów i kortów tenisowych.